Zaczyna się dramat mieszkańców i obrońców Płocka. Wybucha panika, zarówno wśród cywilów, jak i żołnierzy. Bojownicy grabią, biją, gwałcą, zabijają. Są bezwzględni. Polacy jednak nie dają za wygraną. Do walki o Płock na równi z żołnierzami stają cywile. Mężczyźni, kobiety, dorośli i dzieci, duchowni, harcerze. Obronę Płocka od strony Wisły wspiera flotylla Wiśla. O zwycięstwie decyduje zaangażowanie i ofiarność mieszkańców. 19 sierpnia około godziny 11 Płock jest wolny. Obrońcy Płocka zostają odznaczeni krzyżami walecznych oraz orderami Virtuti Militari. Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich się znalazło miasto, za męstwo i waleczność, mianuje miasto Płock kawalerem krzyża walecznych. Chwała bohaterom!